Polacy coraz chętniej przyjmują szczepionki przeciw koronawirusowi, a lekarze szczepią, chyba że napotykają przerwy w dostawach zamówionych preparatów. Prośby producentów o cierpliwość przestały odpowiadać Unii Europejskiej, która zdecydowała o nieprzedłużaniu kontraktu z producentem szczepionki firmą AstraZeneca. Powodem decyzji nie są właściwości preparatu, lecz opóźnienia dostaw grożące kontynuacją szczepień u osób, które przyjęły już pierwszą dawkę. W pierwszym kwartale 2021 roku do Unii Europejskiej dotarła co czwarta zdeklarowanych przez kontrahenta szczepionek. Aktualny kontrakt wygasa w czerwcu i na tym kończy się współpraca.